Witam Was. Dzisiaj postaramy się zrobić kolejną grę Scratch. W tym celu będzie nam potrzebna piłeczka, paletka i jakieś tło. Czyli na początek usuńmy kota. Przypominam, że jeżeli komuś włączyłby się Scratch nie w języku polskim, to można sobie to łatwo zmienić na język polski. I tak przechodzimy. Poszukajmy piłeczki. O, mamy piłeczkę. I jeszcze spróbujmy poszukać coś, co będzie, z czego możemy skorzystać jako z paletki. Może być to na przykład to pole. No, spróbujmy sobie wziąć i ustawimy sobie ten goduszka na dole. Piłeczka będzie na środku. Teraz musimy zaprogramować. A żeby było bardziej kolorowo, wybierzmy sobie jakieś tło. Może weźmiemy to. Dobrze. I teraz tak. Nasza piłeczka musi się poruszać. Czyli wprawmy naszą piłeczkę w ruch. W takim razie wybierzemy sobie zieloną flagę. Troszkę mam tutaj za dużo. Czyli po kliknięciu na zielonej strzałki nasza piłeczka. Na początek chciałbym pewnie, żeby się pojawiło na środku sceny. Czyli damy go. Ustawimy miejsce, z którego, w którym się będzie miała pojawić. Czyli damy idzie do pozycji XY i dajmy do pozycji 0. 0. No zobaczymy, że klikniemy. Kliknęliśmy zieloną flagę, czyli włączyliśmy grę. To nasza piłeczka przeniosła się właśnie na środek naszego pola. Dobrze. To teraz spróbujmy wprawić w ruch naszą piłeczkę. Na początek ustawmy sobie kierunek odbicia, czyli wybierzmy kierunek. I dajmy sobie 45 stopni. Czyli nasza piłeczka poleci w tym kierunku. Na razie się nic nie dzieje, bo ona tylko się ustawiła, że w tym kierunku będzie podróżować. No ja mu dam, żeby leciała. I teraz co się dzieje? Przesunęła się o 10 pikseli, a ja bym chciał, żeby się leciała cały czas. Czyli w tym celu muszę użyć zawsze i wyleciała nam piłeczka. No to co zrobić, żeby nam nie wyleciała poza obszar naszej gry, to moi drodzy, rzucimy sobie, że jeżeli na brzegu, to odbijaj. O, widzimy, że nasza piłeczka już nam pięknie, ładnie się odbija i biega sobie.
pewnie się zastanawiacie, po co jest mi ten duszek. To trochę się nim zajmiemy. Tego duszka chciałbym, żeby się nam przesuwał w prawo, w lewo. Czyli zaczniemy od zdarzenia. Po kliknięciu zielonej flagi. I dajemy. Jeżeli damy zawsze, a w zawsze damy. Jeżeli czujnik, z czujnika sobie klikniesz klawisz strzałka w prawo, to tak jak ostatnio mówiłem, przesuwamy się na współrzędnik, damy ruch i z ruchu weźmiemy zmień w poziomie, będą się zmieniać x-y, czyli zmień x o 10. Analogicznie duplikuj i strzałka w lewo, to musi się zmienić o minus 10. Edytuję pole i zmieniam na minus 10. No, spróbujmy, czy działa. Widzimy, że działa. Fajnie. Ok. Dobrze. No to skoro nam już działa, to teraz zróbmy, żeby ta nasza, nasz duszek właśnie mógł odbijać naszą piłeczkę. Jak to zrobić? No muszę przejść na piłeczkę. I teraz, jeżeli jestem na piłeczce, to muszę go zaprogramować. Czyli dać mu w zawsze, dajmy mu warunek. Jeżeli, bo on musi mi to zawsze sprawdzać, czy on zachodzi. Jeżeli z czujnika wybiorę sobie dotyka duszka, jeżeli dotyka, no i tu wybierzmy naszego długiego duszka. Mamy. Co ma się stać, jeżeli będzie dotykał mojego duszka? A moi drodzy, jeżeli dotyka mojego duszka, a to na chwilę zatrzymam, spróbujmy zatrzymać, jeżeli będzie tak. On tu będzie leciał. W pewnym momencie dotknąłby mojego duszka. No to moi drodzy, chciałbym, żeby on zmienił kierunek, czyli przyleciał z tej strony i chciałbym, żeby poleciał w tej stronę. Zgadza się? Żeby odbił się i zmienił kierunek o 90 stopni w lewo. No to spróbujmy. Czyli jeżeli dotykasz duszka, to zmień kierunek o 90 stopni w lewo. Zobaczymy, czy zadziała. To spróbujmy.
dobrze. Czy powiedzmy, że nasza piłeczka się już odbija? Czasami zdarzają jej się tu obroty, a to jest efekt tego, że ona, o właśnie, może się zdarzyć coś takiego jak w tej sytuacji. Dlaczego ta nasza piłeczka wpadła w taką pętlę? Co się stało? A moi drodzy, stało się taka sytuacja, że myśmy tworząc tą grę, założyliśmy, że nasza piłeczka leci z tej strony. Ona przeleciała z drugiej strony i obróciłem ją jeszcze o 90 stopni, czyli ona mi się tu zdążyła obrócić i okazało się, że ona mi się odbiła od mojego duszka od dołu. I tu zawirowała, bo ją zaczepiło i po prostu nasza piłeczka, można powiedzieć, oszalała. I ona się cały czas kręci, bo cały czas dotyka się duszka. I co w tej sytuacji zrobić? No właśnie, powinienem przeanalizować każdy z możliwych przypadków. Czyli jeżeli dotykasz duszka, pamiętajcie, że to robi komputer, a komputer liczy bardzo szybko. Więc jeżeli dotykasz duszka, to ja tutaj mu wrzucę kolejne warunki. Kiedy on może dotykać duszka? Dam mu tu warunek pierwszy. Jeżeli i teraz zobaczcie, tu mamy kierunek. Przyjrzyjmy się kierunkowi. Nasza piłeczka będzie na tego duszka spada albo w tym kierunku, albo w tym kierunku. Czyli mamy możliwość taką, że nasza piłeczka leci na duszka w tym kierunku. Jest to przeciwieństwo kąta 45 stopni, jest to kąt minus 135 stopni. Czyli albo mogę mieć minus 135, to jest ten pierwszy przypadek. Czyli tutaj damy warunek, wyrażenie równe. I tutaj z wyrażeń wracamy do niebieskiego pola. Tu mamy, czyli kierunek, wybieramy to pole i może być równe minus 135 stopni. Czyli jak będę leciał mi z tej strony piłeczka, to kierunek powinien być ustawiony wtedy na, czyli jak przyleciał stąd, tak leciał, to chcę, żeby się odbił o 4, o 90 stopni się zmienił, czyli minus 135 plus 90 daje mi minus 45 stopni, czyli daje ustaw kierunek nowy na minus 45 stopni. Dobrze, to jest jeden przypadek z możliwości. Duplikuj. Druga możliwość w tym samej sytuacji, że nasza piłka leci od tej strony. A skoro leci od tej strony, czyli leci pod kątem takim 135 stopni. Czyli tu będę miał 135 stopni. No to jak leci pod takim, no to się musi odbić o 90 stopni mniej do góry, czyli będzie pod kątem 45 stopni. Tutaj też musimy zmienić, z powrotem wrócić do 45. No i a tego się pozbywam. No i spróbujmy. Zobaczmy, co się teraz dzieje. Widzicie? Nie zdarzają się sytuacje takie, że nasza piłeczka dostaje jakiejś anomalii, zaczyna nam kręcić się i wirować.
Okej, okay. No i jak widzimy, tutaj nie zdążyłem się przesunąć. Moja piłeczka spadła na dół. Co w tej sytuacji? A w tej sytuacji znowu dam warunek, czyli żeby się nasza gra zakończyła. Bo przegrałem, pozwoliłem piłeczce upaść. Czyli daję znowu warunek, jeżeli. Tylko moi drodzy, bardzo was proszę, uważajcie na te miejsca. Czyli to warunek trafia tu. Tu mamy, ja go jeszcze tu na chwilę odłożę, tu mamy warunek, jeżeli dotyka paletki, on jest stąd aż dotąd. I teraz pod to wkładam kolejny warunek, bo on ma sprawdzać równolegle, a tym bardziej on będzie działał nie w momencie dotykania paletki, tylko kiedy właśnie paletki nie będzie dotykać. Czyli muszę tutaj z miejsca na czujnik, to wybiorę czujnik i wybiorę sobie tym razem dotyka koloru. Zobaczcie, jak sobie tu kliknę, pobiorę pigment, to ja tu mogę się tym pigmentem, tu mam to brązowe pole, dlatego wybrałem sobie właśnie, moi drodzy, tą planszę. Czyli kiedy będzie dotykał brązowego pola, on już ma to brązowe pole wczytane i muszę mu powiedzieć, jak jest, co ma zrobić. Czyli jak dotykasz brązowego pola, to znaczy, że przegrałeś, czyli damy ukryj. Ukryj. A jeżeli damy ukryj, to pamiętajcie, żeby zawsze dołożyć pokaż na początku, bo nigdy byście już nie mogli zagrać tą samą grę. Znaczy, gralibyście, ale byście jej nie widzieli piłeczki. Dobrze, czyli już jak widzimy, moja piłeczka gdzieś spadła i się ukryła. I jeszcze bym chciał, żeby na przykład dał mi komunikat. Koniec. Możemy napisać. A może drukowanymi nawet ładnie napiszemy. No to spróbujmy, czy nasza gra działa. Muszę zmienić kolejność. Jest. Koniec, bo przegrałem. Piłeczka spadła. Widzimy. Pokazało się. Lub jeżeli nie tak, to możemy sobie stworzyć jeszcze, bo pewnie fajnie by było, gdyby ta piłeczka najpierw nam jednak znikła, a wtedy wyskoczył komunikat koniec, jak to jest w takich bardziej profesjonalnych grach, co nie znaczy, że my tak zrobić nie możemy, a zrobimy. Czyli tutaj sobie, zobaczcie, zastosuję coś nowego, nadaj komunikat. Oj, przepraszam, że tam wam pewnie zaskrzypi mój fotel, no ale długo, dużo teraz ostatnim na nim siedzieć. Nowa wiadomość i tutaj muszę wpisać Kiony i tu akurat mogłem wpisać cokolwiek, to jest nazwa tego komunikatu, ale niech dla mnie będzie. I moi drodzy, teraz sobie stworzymy duszka. Duszka. Nie tylko wybieramy z banku danych, możemy go sami stworzyć. Czyli wybieramy okno, w którym będziemy tworzyć duszka. Taki trochę jakby paint. Tu mamy pole tekstowe i możemy go napisać.
Moi drodzy, przy tworzeniu pola tekstowego, aby go możemy powiększyć, pomniejszyć. Słuchajcie, bardzo ważne jest zawsze to, że widzicie, tu mamy środek mojego napisu, a tu mamy środek duszka. I te środki muszą się na siebie, nie chciałem kręcić. Chciałem przesunąć. Uparcie będzie kręcił. Co za uparcie? Nie mogę go złapać. O, teraz się udało. Jest. Mamy pięknie koniec. Zobaczycie. Zobaczcie, nam wskakuje tu koniec. Oczywiście teraz musimy ten koniec zaprogramować, bo to nie jest tak, że już się pojawi. Czyli ja tutaj muszę przejść na skrypty. Muszę zaprogramować. Damy. Tym razem nie. Tym razem zaczniemy od. Kiedy otrzymasz komunikat? Koniec. Czyli wtedy ma zacząć działać. Kiedy otrzymasz komunikat? Koniec. To damy. Pokaż. A skoro dałem pokaż, to pewnie muszę dać ukryć. Czyli na starcie gry muszę dać ukryć. Widzicie? Jest, pokaż. I widzicie, tutaj nam tak na żółto, bo ten komunikat cały czas działa, więc żeby nam się to tak nie podświetlało, to moi drodzy, musimy dołożyć taki klocek jak zakończ. Zatrzymaj wszystkie skrypty. Skoro koniec, to koniec. I raz ma mi tylko wyświetlić. Czyli spróbujmy jeszcze raz. Jest koniec. Pięknie. Wyłącza się gra. Spróbuję jeszcze tylko pograć. Czy się tu coś. O. Koniec. Jest. Można tu zrobić punkty, żeby nam liczył, ile razy odbijemy. Jest wiele różnych możliwości.